Border Collie. Jaki jest najinteligentniejszy pies na świecie? Kiedy mówię o Border Collie, kiedy myślę o Border Collie, to mam trzy rzeczy zawsze w głowie: najinteligentniejszy, uczuciowy i ruchliwy. To psy, które należą do tych psów, które w tych trzech materiach są wyjątkowe. Ogólnie należy powiedzieć, że Border Collie jest psem. Niesamowicie wyjątkowym jest psem, który no, nie nadaje się dla każdego z nas, to jest jednak pies, który potrafi być najlepszym psim przyjacielem na świecie, najlepszym psem, najlepszym psem pracującym, tylko że jest psem trudnym. Dlatego w czwartek umieściłem go na liście 10 psów, które nie polecam. Nie dlatego, że są to złe psy, wręcz przeciwnie, dlatego że są to psy wyjątkowe, o wyjątkowych wymaganiach i które powinny trafić tylko do niektórych ludzi. W rękach innych ludzi, no, mogą sprawiać problemy. No ale przejdźmy do naszego dzisiejszego bohatera, przejdźmy do Border Collie i zacznijmy od tego, że to pies, tak jak powiedziałem, niesamowicie inteligentny. To jest pies, którego nauczymy wszystkiego i nauczymy go w sposób błyskawiczny. Do tego jest to pies, który uwielbia wykonywać komendy i potrzebuje pracy. To jeden z tych psów, które potrzebują pracy. Dużo pracy, dużo zajęcia. I ta inteligencja połączona ze sprytem jest wykorzystywana też przez te psy w bardzo fajny sposób. To nie jest tak, jak w przypadku wielu innych psów, że ta inteligencja spryt jest wykorzystywana tylko dla celów własnych. Nie. Tutaj Border Collie tą inteligencję, posłuszeństwo, szybkość nauki wykorzystuje, no, żeby coś zrobić, tak żebyśmy my, czyli opiekunowie, byli z tego zadowoleni. Kolejną rzeczą, ale nie. Tutaj oczywiście zapraszam Was do wsparcia, to wsparcie, no, dzięki temu wsparciu te materiały mogą się pojawiać, bez tego wsparcia niestety no, ich częstotliwość by musiała się zmniejszyć do jednego, dwóch materiałów w ciągu tygodnia, więc jeśli masz taką możliwość i nie chcesz na przykład tych środków przeznaczyć na wsparcie czegoś innego, to zapraszam na Patronite'a czy też na postawienie symbolicznej kawy, linki są w opisie. Oczywiście zapraszam też do ocenienia, skomentowania, zasubskrybowania, polecenia tych materiałów. No ale nie przedłużajmy tego gadania o tym kanale, tylko przejdźmy do Border Collie. I drugą rzeczą jest uczuciowość. Border Collie należy do psów, który otacza, czy też daje gigantyczną miłość w stosunku do opiekuna, opiekunki, opiekunów. No to jest potężna dawka uczuć. Dodatkowo psy Border Collie należą do psów, które dosyć często żeby nie powiedzieć prawie cały czas próbują te uczucia okazywać i tutaj mowa oczywiście o tym, że jest to pies, który w sposób, no dla wielu z nas w sposób nachalny będzie te uczucia okazywał. To pies, który ma no, gigantyczną miłość i chce tą miłość pokazać i okazuje te uczucia często, bardzo mocno, co wielu osobom będzie sprawiało problemy. To jeden z tych psów, który jednak nie powinien trafić do osób, które no nie lubią tych, tego okazywania uczuć. Kiedy Border Collie ma szansę, no będzie to robił bardzo często, bardzo mocno i tak nachalnie. Tak, żebyśmy wiedzieli. Kolejną rzeczą, o której trzeba wiedzieć, jest ta potrzeba ruchu. To, co mówię zawsze, to co powtarzam zawsze, kiedy mówię o tym psie, o psach w tym typie. To pies stworzony do pracy, to pies, który potrzebuje gigantycznej ilości ruchu. To nie jest pół godziny, godziny spaceru. Nie, tutaj mówimy o potężnej dawce ruchu. I do tego to nie jest taki zwykły ruch, tylko fizyczny. Ten pies potrzebuje też wysiłku umysłowego. I tylko wówczas, gdy zapewnimy mu dużą dawkę ruchu i dużą dawkę tego wysiłku umysłowego, będzie to pies, który no, będzie zadowolony. Może nie będzie sprawiał tak dużych problemów jak haski, jak malamut. Czy też na przykład owczarek belgijski, kiedy nie zapewnimy mu tego ruchu tyle, ile trzeba, ale no, jednak on nie będzie zadowolony. Tutaj bardzo ważna kwestia, którą lata temu ktoś mi w komentarzu podkreślił, to jest jeden z tych psów, którego musimy nauczyć odpoczywać. To nie jest pies, któremu powiemy siądź i on sobie będzie siedział. My musimy go nauczyć, że jest czas na pracę, na ruch, na wysiłek, na zabawę. Ale też jest czas, żeby powiedzieć stop i ty piesku masz tu sobie być. Możesz się kręcić, ale to jest czas, kiedy odpoczywasz, kiedy się relaksujesz. No to jest raczej czas dla opiekunów niż dla tego psa. No, ale warto, żeby ten czas był. Więc to są trzy podstawowe rzeczy, którymi określiłbym te psy. Super inteligencja, która jest wykorzystywana w bardzo fajny sposób, którą można wykorzystać w bardzo fajny sposób. Gigantyczne uczucie w kierunku opiekuna, opiekunów, oraz gigantyczna potrzeba ruchu i wysiłku umysłowego. Po prostu ten pies musi mieć co robić. Pozostałe rzeczy, tak jak wychowanie, tutaj nie jest aż tak proste jak się niektórym wydaje, ale nie jest to pies trudny do wychowania. Bądźmy obok niego i będzie wszystko w porządku. Oczywiście należy pamiętać o instynkcie zaganiania. Tutaj ten instynkt myśliwski nie jest tak mocny, stróżowania też. Chodzi o to, żeby no, nauczyć go, że to zaganianie tylko jak opiekunka, opiekun, opiekunowie każą, a tak, to żeby tego nie robił. Bo to zaganianie no, może sprawiać problemy. Kolejną rzeczą jest socjalizacja. Tutaj raczej ten pies dogaduje się z innymi psami. W większości z nich widzi towarzyszy zabaw, tylko takich, którzy po chwili już nie mają siły czyli po godzince, czy znaczy po pół godziny aktywnego wysiłku, który dla Border Collie jest. Co to jest? Jeszcze dwie, trzy, cztery, pięć, sześć godzin bez problemu wytrzyma, ale socjalizacja jak zawsze jest potrzebna. Nie tylko dlatego, żeby się nauczyły te psy, jak żyć z tymi innymi psami, ale też, co no, chyba oczywiste, również dlatego, że jest to pies, którego musimy nauczyć, jak reagować na cały świat. Jadący samochód, Idące psy, ludzie, no wiecie, że socjalizacja jest niebagatelnie ważnym elementem w wychowaniu każdego psa. A takie zwykłe, normalne życie, w przypadku tych psów, kiedy zapewnimy im już tą miłość, nasz czas i tą gigantyczną dawkę ruchu i wysiłku umysłowego, no to jest zwykły, normalny, bardzo fajny pies. Przymilny, nie wiem czy takie słowo istnieje, ale ja go używam. Pies, który. Dzięki temu, że uwielbia swoich opiekunów, jest psem, który no, niestety źle znosi samotność. On należy do psów, które potrzebują bardzo dużo czasu spędzonego z nami. To pies, który no, ma duże potrzeby, jeśli chodzi o ten czas spędzony z nami. I to nie jest tak, że możemy go zostawiać, możemy no, po prostu zostawić go samego sobie. To po prostu będzie w nie na niego w bardzo negatywny sposób wpływać. Więc tutaj mówimy o psie, który jest świetnym, miłym. Fajnym towarzyszem, który ma gigantyczne wymagania, jeśli chodzi o ruch, jeśli chodzi o nasz czas, i pies, który ma też gigantyczne możliwości. Jest niewiele psów, które mają tak duże możliwości, jeśli chodzi o naukę, jeśli chodzi o wykonywanie poleceń, ponieważ to jest pies posłuszny. Oczywiście, potrafi mieć swoje zdanie. To nie jest tak, że to jest absolutnie posłuszny pies, no, raczej takich nie ma, ale to tylko świadczy o jego inteligencji, prawda? ślepo nie będzie wykonywał poleceń, ale kiedy trzeba, takie coś zrobi. Nadaje się na bycie psem rodzinnym, tylko że no, musimy mu zapewnić odpowiednie warunki. I wtedy cała ta rodzina będzie tą gigantyczną miłością otoczona. Jeśli chodzi o jego pielęgnację, no nie jest skomplikowana. Jeśli chodzi o żywienie, no lubi jeść, ale dużo ruchu, nie będzie problemów z dużą masą. Co jeszcze? Jest to pies, który potrafi żyć bardzo długo. Do tego jest to pies, który przez bardzo długi czas jest taki młodzieńczy. O, ma tą radość życia nawet do tych ostatnich lat swojego życia. On do końca by się bawił, do końca będzie aktywny. No tutaj w tej materii jest naprawdę świetnie. Ogólnie to jest doskonały pies, pies, który stał się modny i niestety troszkę wpadł w ręce osób, które no, nie wiedzą jak wyjątkowym psem jest Border Collie. No ale może kończmy. I pamiętajcie super inteligencja, którą można wykorzystywać w genialny sposób. Po drugie gigantyczne uczucia względem opiekunów, które co by tu nie mówić jednak ten pies uwielbia okazywać. Co niektórym przeszkadza. I trzecia rzecz, gigantyczna potrzeba ruchu i wysiłku umysłowego. Ale gdy połączymy ten wysiłek, naukę z byciem z opiekunami, to będzie najszczęśliwszy pies na świecie. No i opiekunowie też powinni być najszczęśliwsi na świecie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za wszelkie formy wsparcia wszystkim tym, którzy na, nią, na to wsparcie się zdecydowali. Jesteście wielcy. Zapraszam do tego wsparcia oczywiście. Może. W październiku się uda to rozwiązać. Oby. Kolejną rzeczą, do której chcę Was zachęcić, jest oczywiście ocenienie, zasubskrybowanie, polecenie tych materiałów, wrzucenie na swoje media społecznościowe. Macie jakąś propozycję wsparcia tego kanału? Zapraszam. Widzenie się na żywo, o tak, to muszę określić, które było proponowane, trzeba się dogadać. Jak to zrobić, ponieważ zakres województw, do których mogę dojechać, jest ograniczony. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.